Przede mną pod palcami SQ80, rekreacja legendy w zasadzie z lat 80. Ensoniq SQ80. Ponoć w jego tworzeniu uczestniczyli ci sami inżynierowie, którzy odpowiedzialni byli za powstanie Commodore 64. W chwili, kiedy ten instrument powstawał, ta konkurencja na rynku instrumentów cyfrowych w owym czasie była już całkiem spora. W większości jednak wypadków te instrumenty były bardzo drogie i Ensoniq wszedł przebojem na rynek, bo był instrumentem bardzo wszechstronnym, ale też nie brakowało mu swoistego ciepła, które zawdzięczał właśnie emulacji analogowego filtru. Firma Arturia postanowiła ten model nam przybliżyć, tworząc jego wierną emulację, i to, co mnie się najbardziej podoba, to to, że ten instrument ma faktycznie własny charakter brzmieniowy, podobnie zresztą jak w przypadku wielu innych instrumentów Arturii, co jest chyba największą właśnie zaletą V-Collection, czyli pakietu, w skład którego pewnie ten instrument w kolejnej wersji wejdzie. Czego nie mogę się doczekać. No ale pojawiło się także sporo nowych rzeczy, których nie było oczywiście w oryginale. Firma, która zazwyczaj właśnie tak robi, tak działa. Wśród nich to, co widzicie, czyli w szczególności właśnie różnego rodzaju obwiednie i elefony. Oczywiście arpeggiator, którego też w oryginale nie było. Tutaj możemy wybierać pomiędzy dwoma czy trzema nawet różnymi właśnie typami obwiedni. No i to przekłada się na bardziej animowane, głębsze, ciekawsze barwy. Posłuchajcie w kontekście. Niektóre brzmienia bardzo przypominają mi brzmienie na przykład z takich lat 80. z płyt na przykład Herbiego Hancocka, takich jak Sound System czy Future Shock. Biorąc pod uwagę 8-bitowy silnik syntezy, zaskakuje, jak gładkie i głębokie zdają się być barwy padowe. Niewątpliwie to także zasługa bloku efektów. Który wnosi bardzo wiele przestrzeni. Posłuchajcie takiego przykładu. Dość zaskakujące są także barwy basowe, bo z jednej strony mają troszkę tego brudu właśnie z 8-bitowego chipa, z drugiej strony mają dość sporo ciepła z emulacji analogowego filtru i obwodów wyjściowych. Zresztą posłuchajcie w kontekście. Sam instrument jest dość ekspresyjny, bo może współpracować z kontrolami oddechu, jest kompatybilny ze standardem MPE, ale także na przykład parametr keyboard, czyli parametr określający wysokość nutową, można przyporządkować do obsługi jakiegoś kontrolera, chociażby panoramy. Wielość przebiegów, ale także to, że ten instrument ma troszkę takie przybrudzone brzmienie, sprawia, że świetnie sprawdza się w low-fi'owych klimatach. Instrument ujawnia też bardzo ciekawy charakter w barwach perkusyjnych, którym nie brakuje transientów, a brzmią właśnie dokładnie jak z lat 80. Posłuchajcie, jak wprost z nagrań.
innych zestawów. Fantastycznie brzmiące zestawy.